Cześć, Adam Cętkowski, wspólnie z Krakowskim Centrum Kultury w Krakowie. Przedstawiamy dzisiaj drugiego zwierzaka związanego z naszymi terenami. Jest to sowa. Jak wykonujemy sowę? Do wykonania sowy potrzebujemy dwa kwadraty z kartki. Pokazuję, jak zrobić te kwadraty. Kartkę A4 składamy w trójkącik. Pozostałą nam część odcinamy. I w ten sposób otrzymujemy kwadracik. Ja już wcześniej drugi kwadracik wyciąłem. Żeby zbudować sowę, bierzemy jeden kwadracik, składamy go na pół. Następnie dwa rogi długie składamy po lekkim skosie, tak żeby nam wystawały uszy. I jeszcze raz, mamy kartkę. Dwa rogi długie składamy po lekkim skosie. A następnie dolny róg, który nam tutaj został, składamy do środka. W ten sposób po obróceniu powstaje nam głowa sowy. Teraz te wszystkie latające elementy musimy przykleić. Po sklejeniu powstała nam buźka sowa. Teraz musimy tylko narysować pozostałe części twarz. Zaczynamy od oczu. Sowa, jak wiemy, ma bardzo duże oczy, żeby lepiej widzieć w ciemności. A niech spogląda sobie gdzieś tam przed siebie. No i ma oczywiście dosyć duży dziób. Więc ten dziobek rysujemy na żółty kolor. Ale jeżeli chcecie w jakimś innym kolorze, to wasza pomysłowość nie ma granic. Może bardziej spiczasty ten nos narysuję, bo widać, że to rzeczywiście sówka. I mniej więcej wyszło to tak. Czyli rysujemy dwoje oczu dosyć dużych, dziubek. No i teraz musimy zrobić sobie koronę wokół twarzy. Tutaj dowolne wzorki w różnych kierunkach dookoła naszej twarzy. U góry zrobiłem wzorek bardziej spiczasty, na dole bardziej okrągły. Warto pokolorować tą naszą koronę wokół tej buźki różnymi odcieniami koloru. Czyli na przykład jak mamy jasny brązowy, tak jak na gotowej już sowie, i ciemny brązowy, dobieramy te kolory. Jeszcze wokół uszu możemy zrobić jakieś ewentualnie małe wstaweczki. Ja już nie będę kolorował tej sowy, ale wy jak najbardziej to zróbcie. Nasza głowa sowy już jest. Teraz zrobimy głowę. Mamy kwadrat kartki papieru. Składamy to na pół. Jeszcze raz na pół. Tak, żeby powstały nam takie złożone te dwa trójkąty. Teraz zaginamy oba rogi do góry, tak żeby powstał niewielkiej wielkości ogon. Okay. I mamy. Teraz nasza sowa potrzebuje jeszcze skrzydełek. Narysuję czarnym. Tutaj jakie skrzydełka zrobicie, takie będą. Ja narysuję może podobne do
Moje skrzydełko jest takie. Co jeszcze musimy dorysować? Musimy dorysować dolną koronę naszej sowy i jakiś wzorek na ogonie. Może jeszcze to skrzydło pokoloruję, żeby się odznaczało. Dosłownie szybciutko. No i na koniec zostało nam jeszcze sklejenie tułowia z głową. Kleju. Dobrze. Ok, po sklejeniu mamy gotową sowę. Nie wiem, czy prosto z soi, ale